Jazdy wakacyjne potrafią być dość kosztowne i to nie tylko z uwagi na to, że ulegamy wypadkom, ale też różnego rodzaju chorobom. Takie z ostatniego roku przypadki złamań zdań z Hiszpanii to jest około 50 tysięcy złotych. Jest taka podróż, nas może kosztować, czyli leczenie szpitalne plus transport sanitarny. Jeżeli wybieramy się gdzieś dalej, mamy przypadki rekordowe sprzed kilku lat, gdzie sprowadzaliśmy człowieka po udarze mózgu. Ta wyprawa dwudniowa do Chin, gdyby nie ubezpieczenie, kosztowałoby klienta to 350 tysięcy złotych, więc można spodziewać się dość dużych kosztów, jeśli chodzi o różnego rodzaju wyprawy. Po pierwsze, musimy wiedzieć, gdzie jedziemy. To gdzie jedziemy, to jest jakby taka rada. Im dalej jesteśmy od Europy, od domu, tym nasza suma ubezpieczenia powinna być wyższa. Ponieważ w Europie, no można powiedzieć, że kwota 150-200 tysięcy powinna nam zapewnić koszty leczenia plus transport medyczny praktycznie z każdego punktu Europy. Natomiast im dalej się wybieramy, te koszty muszą być coraz większe. Tak jak powiedziałem, Chiny, Stany Zjednoczone, Ameryka Południowa, Tajlandia. Tu powinniśmy raczej myśleć o kwotach w okolicach 350, 400 czy 500 tysięcy złotych, gdyż te koszty transportu i koszty leczenia, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, są bardzo wysokie i tam możemy naprawdę spodziewać się kwot, które mogą zrujnować nasz budżet domowy i to na wiele, wiele, wiele lat. Pamiętajmy również o stanie naszego zdrowia, ponieważ choroby przewlekłe często są wyłączane, musimy to sprawdzić i ewentualnie dopłacić składkę. Nasza aktywność sportowa jest też bardzo ważna w wielu towarzystwach, sporty ekstremalne, trzeba zobaczyć, co to jest i po prostu dopłacić składkę, jeżeli mamy zamiar z tego korzystać. No i bardzo ważna rzecz, niestety przykra, czyli terroryzm. Również musimy zwracać uwagę na to, czy Towarzystwo Ubezpieczenia pokrywa szkody związane z aktem terroryzmu. Podsumowując, musimy zwrócić uwagę na odległość, stan naszego zdrowia, naszą aktywność sportową oraz terroryzm. To są najważniejsze rzeczy.